Witam wszystkich. Stefan jest wspaniałym kucharzem. Zdrowa kuchnia, smaczna kuchnia. Kuchnia od serca. Kuchnia Boże. Lubisz Stefana? Uwielbiam Stefana. Kochany człowiek. Super. Coś chcesz powiedzieć? Cześć, tak. Stefan w bardzo mądry, w piękny sposób duchowy przekazuje swoją mądrość. I to jest piękne i możemy być za to wdzięczni jemu i cudowne, że jest z nami. Mariusia, teraz ty masz szansę zaistnieć w mocy. Nie znam osobiście Stefana, tylko zdążyłam powiedzieć mu cześć, on mnie przywitał bardzo, bardzo mile, fajna osobowość. Stefan, kochamy cię! Cześć wszystkim, Chris Rudolf, Moc Naszych Serc. W dzisiejszym odcinku postaci naszego kanału telewizyjnego Stefan Poprawa. Cześć Stefan i widzę, jesteś tutaj z dobrą obstawą. Może przedstawisz naszych gości? No, witam serdecznie oczywiście. Właśnie. Witam serdecznie wszystkich tutaj zebranych razem ze mną i tych po drugiej stronie ekranu. Dokładnie tak. Stefan, ludzie pytają o osoby, które biorą udział w telewizji Moc Naszych Serc. Robiliśmy z tobą kilka odcinków bardzo fajnych, kulinarnych i nie tylko, bo wiem, że zajmujesz się również siatsu i na pewno jeszcze masz wiele różnych talentów. Proszę, opowiedz nam, skąd się wziąłeś, bo ludzie się pytają, a kto to jest Stefan, kto to jest Mietek, a kto to jest Beata, jacy to są ludzie. Chciałbym, żebyś najpierw ty opowiedział o sobie, skąd się wyklułeś, jaka jest twoja historia, w jaki sposób trafiłeś do duchowości, do kuchni, do siatsu. Bo masz wielką głębię, wielką wrażliwość i to każdy widzi, tego nie można pominąć, tego nie można nie zauważyć. Ale w jaki sposób do niej doszedłeś? Czy się urodziłeś, czy po prostu urodziłeś się z tym, czy po prostu doszedłeś po jakichś tam przejściach? No ciekawe, co powiedziałeś, Chris. To ciekawe, co powiedziałeś. To jakoś teraz sobie przypomniałem, że no, wychowałem się w takim trochę trudnym środowisku, takim półprzestępczym tak naprawdę. Jako i ja. I to było środowisko, które coś dawało i coś zabierało. Co zabierało? Mnie samego. Tak naprawdę. I w jaki sposób, można powiedzieć, w wieku 12 lat już poczułem taką potrzebę zmiany swojego życia, ale w taki sposób, żeby ono było godne. Żeby miało po prostu szacunek do świata. Miałem to wyraźnie jakieś zakodowane. Myślę, że dużo osób tak myśli, tak chce tak naprawdę. Ale życie w jakiś sposób też nie do końca sprzyja takim po prostu może być takim jakby potrzebom. Miałem moment taki, który być może wiele osób przeżywa, tak zwane nawiedzenie. Nawiedzenie. Co to jest? No właśnie. To jest dokładnie jakiś błysk. I coś to było tak mocnego, że się po prostu przeraziłem. Przeraziłem się. Myślałem, że się zwariowałem po prostu. I to było tak mocne, że po prostu byłem przerażony tą sytuacją. A co to było? To był taki bezpośredni przekaz. Przekaz, że świat, w którym ja żyję, no jest chorym światem. To jest wtedy trudne do zrozumienia w tym momencie, w tej chwili, dlatego że to były czasy, kiedy jeszcze była komuna, wszystko było ładnie poukładane, w sensie przynajmniej marketingu. I każdy był przekonany, że to że jest najlepszy świat, jaki może być. Natomiast ja instruktorowi powiedziałem sobie intuicyjnie, że to nie jest to. Że ten świat będzie ginął tak naprawdę. Będzie ginął. To było tak mocne. Dwie noce tak było bardzo mocne. Ja myślałem naprawdę, że zwariowałem. I czym się to charakteryzowało? W tym jakby nawiedzeniu, czy no tak, tak można powiedzieć, było bardzo silne przekonanie, że świat będzie dążył do samozagłady. Ale będą miejsca, gdzie będzie zmieniać się w kierunku dobra ten świat. I to będą miejsca, gdzie będzie istniała miłość po prostu. I mimo wszystko, że tak było, że tak myślałem, że tak czułem, to cały czas byłem przerażony. I w zasadzie można powiedzieć, że odszedłem od tej telewizji. Tak rozumiem, że zacząłem szukać, jakby można być jakiejś sytuacji, jakby mi wyjaśniała tą rzecz. Czytam różne religie, czytam Kwowadis, który na mnie zrobił duże wrażenie.
Tak pomyślałem, skoro ludzie takie, tacy wielcy jak nie wiem, mistrzowie duchowni, nawet Chrystus czy Budda, osiągają takie ogromne stany jakby świadomości, a wtedy wydawało mi się, że ten stan we mnie nastąpił, że ta jakby sytuacja transformacja przez miłość była tak mocna, tak silna, to pomyślałem sobie, że może ja też mogę iść jakąś drogą, która będzie mi po prostu w tym jakby jakoś tam no, wspierać tą koncepcję. I nawet wymyśliłem swoją religię. O, to ciekawe. Ile wtedy miałeś lat, bo to jest bardzo... 14. 19. 14. W tej religii pamiętam pierwsze przekazanie, brzmiało w ten sposób. Pamiętaj, aby każdy dzień był święty. Tych przekazań było już tam, ja już nie pamiętam tych przekazań, ale wszystkich, ale wiem, że taka właśnie była intencja, żeby właśnie być tu i teraz w szczęśliwości, w radości. Później po prostu przyszedł normalny czas, albo nienormalny, bycia no, w takim, jak to się mówi, życiu codziennym miałem zakład usługowy, naprawiając sprzęt gospodarstwa domowego. Nawet rzekomo byłem dobry w tym. Drugie życie, tak, życie sprzętu. Tak, dokładnie tak. Nawet no, myślę, że byłem dobry, bo byłem inspektorem, jakimś takim nawet starszym, mimo że miałem 24 lata, nawet nie. Miałem taką, zajmowałem jakąś nawet ważną funkcję w tej technice, że powiem, materialnej po prostu. I no, byłem, ożeniłem się, mam córkę. Będzie była żona, wyjechała do Szwecji, zabierając córkę. Jaką córkę na imię jest? I jednocześnie zmarła moja mama. To był moment bardzo dla mnie trudny. Mega trudny. Po prostu nic nie czułem w tym momencie. Moje emocje zaczęły, tak powiem, no jakby wygaszać. Znaczy do tego stopnia, że ja nic nie czułem, w ogóle niczego nie czułem po prostu. Miałem okazję wtedy już się trochę interesować psychologią. I niejaki psycholog Dąbrowski, że się nie mylę. Chyba tak, a może się mylę. Jego intencja była taka, że istnieje w sytuacji takiego załamania emocjonalnego możliwość pójścia na dół lub wznieść się. Znaczy dlaczego? Że wtedy pyskają wszystkie po prostu ograniczenia. Ja wtedy mówię, wow, że tak jest zła sytuacja, to znaczy, że jest tak dobra sytuacja. Odbicie się od samego dna. Proszę? Odbicie się od samego dna. A to nawet nie do końca traumy, było. To było takie coś, ja mówię, kurczę, jeżeli ja czyś, ja po prostu, ja nie czuję niczego, to szukam tego, co czuję. I to, co się wydarzyło w tym momencie. Ja powróciłem tutaj właśnie mojej wizji, mając 14 lat. Znaczy, jak miałem 14 lat, po wizji jakby, no, tak powiem, powróciłem i to poczułem. To poczułem bardzo mocno, że to jest sens w ogóle. Czyli zacząłem czuć to. I później, jak już to zacząłem czuć, mówię, a jak to przełożyć na praktycznie życie po prostu. I wtedy po prostu no, myślałem dłużej, jak to zrobić i w końcu wyszło mi, że to jest ekologia. To jest jakby taki szacunek do przyrody. I tak może to dziwnie brzmi, ale mam wrażenie, że byłem pionierem tworzenia ruchu ekologicznego w Łodzi. Nawet to nawet się już tak mówi po prostu, że także jakby dzięki temu, co się wtedy wydarzyło we mnie, stworzył się ruch społeczny tak naprawdę. Stefan, ja zauważyłem olbrzymią głębię w tobie, taką wielką dobroć, miłość, otwartość na ludzi. I powiedz mi, czy to już miałeś też w wieku 14 lat, czy to się tworzyło pod wpływem jakichś impulsów? Ciekawą rzecz powiedziałeś teraz, bo wiesz co, przypomnę, jak miałem 12 lat, a to były takie czasy, że ludzie stali w kolejkach i w tych kolejkach się denerwowali bardzo. No. Mając te 12 lat, ja zawsze mówiłem, aha, ile jest we mnie tego, co mnie denerwuje w innym człowieku? Już wtedy. Czyli miałeś to wrodzone. Coś musiałem takiego mieć. Chyba z tą misją. Tak coś mi się wydaje, że tak mogłem mieć po prostu, wiesz. Że po prostu, że bym chyba na tym etapie myślał tak, cały czas tak poszukujący, kreatywny tak naprawdę. Masz wiele talentów i o tym też chciałem powiedzieć. Spróbuję się wtrącać i podnosić trochę bardzo dynamikę proszę.
tych naszych rozmów, ponieważ jesteś bardzo stonowany, taki rzekłbym może buddyjski nawet i siada dynamika nagrania. No tak, 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 tak. Ty musisz po prostu mieć ogień. Muszę trochę tam ci śrubę podkręcić. Jasne, kręć. Więc, jak trafiłeś do kuchni? Bo gotujesz świetnie, wielokrotnie miałem okazję jeść twoje gotowane czy przygotowywane przez ciebie potrawy. Zupełnie bez jakby szkoły, to znaczy konkretnie gotowałem jakieś, nie wiem, przyjęciach. Później przyjechali mistrzowie z innych państw i ludzie mnie prosili, żebym ugotował. I to jakoś się wszystko bardzo składało na tak. To pierwsze potrawy to były z tych części elektronicznych, które naprawiałeś? I jeszcze jakoś... nie, to znaczy dobrze powiedziałeś. Ja w tamtym czasie zrezygnowałem zupełnie po prostu z pracy, dobrej pracy takiego, nie wiem, jak naprawiać sprzętu, bo już nie czułem tego. Nie czułem tego po prostu. I poszedłeś w duchowość. Po prostu rzuciłem, tak, dokładnie, duchowość, no w pewnym sensie zacząłem, dokładnie tak. Po prostu i, no, czy ja, tak to powiem, tłumaczyć, rezygnując z tej pracy, chociaż to była dobra praca, powiedziałem sobie, że nie będę zarabiał pieniędzy z tego, co niszczy ziemię. Dla jakby takich ludzi, którzy próbują coś tam odkryć jakby w energetyce, to zwróćcie uwagę, że dwa razy nie. Nie będę. I tutaj przez ileś lat tym jakby żyłem, ale po jakimś czasie, przy różnych jakichś przejściach jeszcze, bo tych przejść miałem kilka w moim życiu, zmieniałem jakby tą postawę. I zmieniłem postawę taką, że już tak prawie, że w finale, że będę zabiał z tego, co jakby buduje dobroć. Wiedziałeś, czego chcesz, tak? Teraz to znaczy, że uwaga, będę zabiał tego, co konkretnie wynika z miłości, tak naprawdę. I wtedy powiedziałem sobie, co wynika w moim życiu z miłości. Jaka praca? Lubię gotować. Kocham gotować. Czyli pasja. Pasja. Lubię masaż shiatsu. Też pasja. Lubię grać na fletach. I powiedziałem, że z tych jakby pasji będę zarabiał pieniądze. I tak się teraz do tej pory dzieje. No, widziałem, tak? Widziałem różne zdjęcia, podróżowałeś po świecie. Tak, tak. Może opowiedz, jakie szkoły po drodze. To znaczy, głównie chodzi o gotowanie to w Szwajcarii, w Kiental, w takiej instytucie makrobiotyki. Tam, no może być studiowałem, niedługo, ale tak jakby dobitnie, bo to była taka mocna szkoła. Generalnie podróżowałem bardziej w takiej wersji z gotowaniem, to znaczy byłem na Hawajach, tam po prostu grupa, której gotowałem, uczyła się lomi-lomi i głównie i tańca hula, postanowiła, że nie obrażałem sobie być na Hawajach bez mojej osoby. I zwyczajnie mi zafundowali wycieczkę na Hawajach. Jesteś dobrym duchem. Tak mogło być, bo dlatego, że Susan, która jakby jest tą guru, nawet na skalę świata, ona uznała, że właściwie to ona w zasadzie tak parła w tym kierunku, że po prostu, że bez mnie to nie będzie ta podróż na Hawaje właściwa po prostu. No i tak było tak naprawdę. A jak trafiłeś do shiatsu? Głównie no to poprzez warsztaty tutaj w Łodzi z Elą Zielińską, która już niestety nie żyje. Ale później po prostu miałem okazję zaprosić do Łodzi Andrzeja Turczynowicza, a później pojechałem do Szwajcarii. Później no, znam Andrzeja Turczynowicza. Tak? Współpracowałem z nim. O, tak. Fajnie. Brał udział w moich misteriach starosłowiańskich. No, grał tak, tam tak. Na bębenkach, ja robiłem za szamana. No, niesamowity człowiek. A on też za jakiegoś takiego dziwaka. No tak, no on jest zawsze taki, ma, może wygląd powiedzieć... Wygląd ma szczególnie. Komplet, tak, ale też ma odwagę dużą, odwagę. I Andrzej mi mówił, że kiedyś na koncercie 5000 osób we Wrocławiu, przed koncertem Niemena, nie było 5000 osób, był supportem w ogóle, ale uwaga, grał na gitarze pierwszy raz w swoim życiu. Po prostu grał tej gitarze w ogóle. Taki był odważny w tym wszystkim. No i mieliśmy jakieś takie wspólne akcje lekkie tutaj właśnie w Bieszczadach i nie tylko w Bieszczadach z Andrzejem. Pamiętam, że mieliśmy się włóczyć gdzieś tam po świecie, grając na ulicach w ogóle i coś tam robić. Andrzej wprowadził shiatsu do Polski. Andrzej właśnie. Dzięki niemu shiatsu zawitał do Polski. Ale oczywiście później pojechałem do Szwajcarii, tam się uczyłem u znakomitych mistrzów.
Ale tak naprawdę to później praktyka. Praktyka powodowała to, że idę jakby taką swoją drogą. I jakby może też światu tworzę właśnie o moje doświadczenie, ale też mam jakąś, mam wizję, zarówno gotowania, jak i światu. Czyli łączysz te dwie rzeczy? Oczywiście. Mało tego, ja nawet, i to chyba jest, to już chyba jest moje, to chyba jest unikatowe. Tutaj akurat Wiktoria zdała na filozofię, no i tutaj być może też pojawi się jakiś proces współpracy. Otóż tam jest pewien bardzo ważny aspekt światu i gotowania. Aspekt, i teraz pytam, czego się, no właśnie, teraz powiem coś, co może ludzi zadziwić. Aspekt jakości komunikacji z sobą, z naturą, z kulturą. Po prostu. Ja uważam, że problemy leżą głównie z braku jakości komunikacji. Czy będzie odżywianie, czy będzie masaż, czy będzie śpiew, cokolwiek. Tak, jak jakość, nie ma porozumienia, to jest... Nie, dokładnie. Jakość komunikacji buduje jakość bycia tak naprawdę i zdrowie tak naprawdę. I jak to jakby poczułem, nagle zobaczyłem, że w innych książkach mistrzowie różni mówią to samo tak naprawdę, mówią te same aspekty, podkreślałem jakby, jakby starałem się akcentować, że jakość komunikacji jest po prostu tą jakością życia. I myślałem sobie, że w końcu w mojej rodzinie, a rodzina nie końca była taka idealna w moim przypadku, chyba jak w większości rodzin tak naprawdę, no dzieje się wiele rzeczy, działo się wiele rzeczy, które wywarły na mnie wpływ. Wtedy wpadłem tylko niedawno, kilka lat temu, na taki projekt Siasu Familii, czyli masaże rodzinne po prostu. I tak niedawno po prostu też do tego chcę dołączyć, do tego projektu właśnie gotowanie rodzinne, ale z pewną wiedzą, jakością jakby znaczenia odżywiania w relacjach, właśnie w relacjach, w tej komunikacji. Jak się to sumuje razem, pojawia się coś dziwnego, coś ciekawego bardzo. Robiłem taki projekt, zresztą robię takie projekty Piękne Życie, po to, żeby ukazać w ogóle, jak ważne jest odkrywanie się na szczęście, na piękne. To wynika tak samo z tego, że byłem na Hawajach. Jak tam byłem, zobaczyłem, że ludzie są szczęśliwi. I przyjechałem do Polski i mówię, dlaczego są szczęśliwi? Dlatego, że mają schematy w naszych głowach. I powiedziałem sobie wtedy, że trzeba coś z tym zrobić, żeby wyjść z tych jakby uwarunkowań, tych schematów. I stąd jakby stworzyłem taki projekt Piękne Życie. Byliśmy z tym projektem nad morzem, oczywiście w Paryżu, w Indiach byliśmy z tym projektem. I on polega bardzo prosto, żeby po prostu budować szczęście i to właśnie przez tą jakość komunikacji. I w odżywianiu, i w masażu istnieje taka możliwość. I łącząc tą razem te dwa narzędzia, tworzy się coś magicznego. Ponieważ to robiłem tak, że ja mogę powiedzieć na poziomie właśnie doświadczenia, że dzieje się coś magicznego w grupie. Nagle grupa odkrywa siebie, odkrywa swoje jakby takie naturalność i z taką swoją mądrość tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że się pojawia komunikacja, brak zagrożenia. I kto wie, że każdy ma swoją moc. Każdy. A na skutek jakby właśnie teraz czego? Wychowania, czyli dla mnie kultury, która zamyka człowieka w pewnym sensie w jego właśnie jakby takich wartościach. No nasze nic... doświadczenia też. Tak, dokładnie, dokładnie. To, że byliśmy zranieni wielokrotnie. No tak, dokładnie, to dokładnie. To są programy. To są programy. Dlatego ten projekt Piękne Życie jest takim projektem, którego celem jest jakby generowanie programu właśnie szczęścia i radości. Bo poczucie moje jest takie, że chyba większy problem tego świata jest brak szczęścia i radości. Rzekomo jest miłość i jest rzekomo radość, prawda? Która demontuje wszystkie programy, prawda? Dokładnie, prawda? Radość. I dokładnie to, co jak byłem na Hawajach, widziałem ludzi po prostu tańczących z taką pełną radością, takim szczęściem, jak po prostu, no... Jakby po prostu byli stworzeni do tego. Pojęcie miłości w tym kraju jest bardzo ciężkie. Ciężkie, tak. W tak zwanych kościołach to widać. I dlatego może mylimy miłość z czym innym zupełnie. Myślę tak. Ale pamiętam, że moja przyjaciółka, koleżanka, niestety z kościoła katolickiego, to cię chyba zburzę teraz. Nie walczę, ale przyjaciółka bardzo fajna, mega fajna osoba. Napisała taką piosenkę, którą nie zaśpiewam, bo nie bardzo umiem śpiewać, ale słowa są bardzo fajne. Bądź jak kwiat, co kwity nawet, choć nikt nie patrzy. Bądź jak ptak, co śpiewa, choć nikt nie słucha. I nie zasłaniaj sobą miłości. Czyli tak. My swoimi jakby traumami zasłaniamy miłość tak naprawdę. Albo odrzucamy miłość. No tak, dokładnie. I teraz idąc w moim kierunku, albo ja w tym kierunku idę, po to, żeby tak naprawdę być zgodnie z tą moją wizją. Wizją, gdzie świat uratuje miłość tak naprawdę. Miłość. I oczywiście możemy teraz oskminiać w ogóle pandemię i to, co się dzieje wokół tej pandemii, to wszystkie jakby koncepcje różnych grup, w ogóle
I ja mi się wydaje, że jest to czas przemian tak naprawdę. No, w rzeczy samej. Czas przemiany. I ja uważam, że to jest dokładnie to, co mi się wtedy jakby objawiło tak naprawdę. Objawiło w tamtym czasie. I uważam, że nie można tego zmienić poprzez bez miłości. Nie ma takiej możliwości. Poprzez miłość można zrobić transformację, stworzyć transformację. I to, co robię, czyli gotowanie i siasu, to jest nic innego jak po prostu narzędzia, które tak naprawdę są bliskie miłości tak naprawdę. Oczywiście słowo miłości w tym momencie to oczywiście jest takie trochę dziwne, bo jak mogą gotowanie, ale może być. Może coś tak, prawda? Tak, to się prawda? Odczuwa prawda? Nawet w smaku. Prawda? Stefan, w naszym środowisku właściwie jesteś kojarzony z takim powiedzeniem, że wszystko jest miłością albo wołaniem. Dokładnie, tak. Tak, i to widać w twoich działaniach i w ogóle w twojej energii, która jest tak delikatna i bezpieczna, że właśnie otaczają cię no, piękne kobiety i żadna się ciebie nie boi. I piękni mężczyźni. No tak, mężczyzn na razie nie widzimy tutaj, są jeszcze no, dwa. No pięknie. Ale jest ich wielu. Więc powiedz, jak ty to robisz. No, wielu facetów ci zazdrości, że wkoło ciebie piękne kobiety, że tak jesteś otoczony adoracją, miłością, bo widać, że one cię kochają. No nie tylko te kobiety, bo no, przyciągasz no, sympatię bardzo wielu ludzi. Tak trudno właściwie na ciebie się obrazić, trudno ciebie nie lubić. I to jest właśnie fenomen, bo takich ludzi jak ty to ja chyba nie spotkałem, a może jedną, dwie osoby w ciągu całego swojego życia. Jak ty to robisz? Może przedstaw dziewczyny. No tutaj, właśnie, tak naprawdę. Tak, dziewczyna, tak? No tak, dziewczyny. Bo zawsze chłopaki są chłopakami, bez względu na to, ile mają lat. Dziewczyny są dziewczynami. Pseudonim Hosanna. Imię, Hosanna. Imię? Hosanna. Hosanna, Hosanna. No, podejrzmy się stosunkowo, no trochę już się znamy, prawda, z tych spotkań w kawiarni. No i zawsze jest jakaś taka nitka, no, ciepła, radości. Sympatii, przyjaźni, to tak. Po prostu płynie poza słowami. No tak. Tu jest komunikacja na innym poziomie, nawet na niewerbalnym, bo tak. Stefan, wszyscy wiemy, nie mówi dużo, czasami nie mówi w ogóle, albo mówi bardzo cichutko. Ja pierwszy raz słyszę tyle słów wypowiedzianych naraz przez Stefana. Magia TV. Magia TV. Stefan nie musi mówić, Stefan świeci. Dobrze. Stefan jest po prostu i płynie serce i płynie i to jest poza słowami. Skąd się wzięło to, że wszystko jest miłością albo wołaniem o miłość? Wiesz, u ciebie, w twoim przypadku. U mnie, to znaczy to usłyszałem tak naprawdę jakoś już dawno, ale to mi bardzo podpasowało. Chodzi ci Robak, nie wiem czy chcesz czy nie chcesz. Robak chodził, też chce chodził, wystąpić. Robak chce wystąpić. Tak. Tylko nie wiem czy wystąpić, tak, nie, czy tak? Nie zdekoncentruje. No, tak. Szczęścia, Antonio, kurczę. Próbuję rozkminić to, co teraz mówisz, w ogóle skąd to się wzięło, dlaczego tak jest. Ja w to wierzę tak naprawdę. Wiem. Ja w to wierzę. No jesteś szczerym. No. Znaczy dla mnie problemy wynikają, znaczy problem, no tak, no może być problem wynikają z braku miłości tak naprawdę. Tak. Tak, to jest dla mnie oczywiste. Ja chociaż taki szorstki też to wiem. No. Natomiast kiedy to było, myślę, że miałem samego początku tak naprawdę. To znaczy miałem tego momentu, kiedy jak już miałem te 12 lat i ja patrzyłem na drugą osobę, która mnie denerwowała i mówię, ojej, ile w tej drugiej osobie jest to, co mnie denerwuje, ze mnie. I zawsze znajdywałem, tak naprawdę. Zawsze znajdywałem. A jak ty to robisz, że tyle fajnych kobiet jest koło ciebie, wszystkie cię atencją otaczają, miłością, sympatią, przytulają, zwierzają ci się. Mogę tylko powiedzieć śmieszną sytuację. A nie wiem, czy to nie bytniesz, ale powiem, dobrze? No wiesz, wszystko zostawimy. To było, wiesz co, w gąskach było. No ja nie jestem, że tak powiem, mocarzem fizycznym, ale było tak, że tam też gotowałem i tam była grupa, no jakaś grupa, można powiedzieć, rozwojowa i ktoś tam mi pomagał, konkretnie dwie kobiety ze Szczecina, pamiętam. I jedna kobieta mnie wzięła na ręce, doniosła do grupy i powiedziała, to jest mój szósty mąż. No i to było za dużo dla mnie. Dlaczego szósty? Bo wyobrażam sobie tych pięciu mężów wcześniej leżących gdzieś tam pod murkiem w ogóle. A ja myślałem, że ona jest poligamiczna i dlatego szósty. No niekoniecznie. Takie miałem poczucie, wiesz. Ale nie tak sobie żartuję. Natomiast, wiesz, ja się nie uważam za, jak to się mówi... Belmondo. O, dokładnie, tak. Ani zdobywca serc. Natomiast wydaje mi się, że jestem szczery.
w moich uczuciach. Ja też jestem szczery i takiego brania nie mam. Wiesz co, ale w tym szczerości ja staram się drugą osobę szanować takim, jak ona jest. Czyli jakby no nie, nie wiesz, nie, nawet jeżeli, nawet, tak powiedziałem, jak to dziecko, nawet się nie zgadzałem, to też po prostu wszystko jest miłością, prawda? I po prostu, i to jest takie coś, że po prostu każdy ma prawo być sobą. Każdy ma prawo być swoją drogą. I w jaki sposób, i żebym miał tutaj jakby sobie taką, taki okwiatek przypiąć, to myślę, że bardzo mało osób nie akceptuje. Czy jakby wewnętrznie nie szanuje. Bardzo mało. Ja się nie potrafię nawet po prostu... teraz nie pamiętam takiej osoby w mojego życia. Ale zdarzało się to. Ale po jakimś czasie jak miałem takie poczucie dużej serdeczności i przyjaźni nawet, mimo że jakiś tam konflikt nastąpił. Tak to jest. Ale tak. Może teraz bym przełożył środek ciężkości całej akcji na dziewczyny. Chciałbym je spytać o relacje z tobą, bo nazywamy te dziewczyny aniołkami Stefana, przynajmniej w naszych kręgach. Jest to bardzo sympatyczne i fajne, ale teraz dziewczyny, wypowiedzcie się po kolei. Dobrze. Jakie relacje ze Stefanem was łączą? Co czujecie do niego? Co myślicie? Ja wiem, że tu nic brzydkiego nie będzie, bo widać miłość w waszych oczach i wielką sympatię. Zresztą Stefan jutro będzie miał urodziny, co już dzisiaj składamy życzenia wszystkiego, co najlepsze i samych pięknych dni. No i po kolei od lewej strony. Mam na imię Ela. Ela, tak. I tak, i co do Stefcia, to jest taka jakby miłość, dlatego że Stefciu potrafi każdą osobę, można powiedzieć, troszeczkę tak ubóstwić. O każdej powiedzieć po prostu piękne rzeczy. Każdą, jeżeli przedstawia, nie umniejsza, tylko w zasadzie naddaje jej, wyciąga to, co piękne w danej osobie i jakby przedstawiając, mówi o niej w samych superlatywach. On widzi ten diament. Jesteście boginkami w jego oczach. Tak, i w związku z tym my to oddajemy również, tak? Super. Czyli to oddajemy miłe, to co Stefciu nam daje. No to do naszych widzów, bierzcie ze Stefana przykład, a będziecie mieli podobnie. Może Maria teraz? Tak, ja mam na imię Maria i Stefana poznałam w Bieszczadach na balnicy, jak miałam lat 14 chyba. I tak tutaj, i Stefan tam prowadził obóz Indiańskie Lato dla dzieci. I tak tutaj mówimy o tych kobietach wokół Stefana, a ja mam cały czas taki obrazek właśnie z balnicy, z tego indyjskiego lata, jak Stefan gotował i dzieci lgnęły do kuchni do Stefana. Dlatego chyba, że Stefan miał takie podejście do dzieci, że on je traktował poważnie, nie jak dorosłe dziecko, tylko jakby zupełnie na równi. I pamiętam, że dzieci lgnęły do kuchni do Stefana, bo tam można było porozmawiać o wszystkim, właściwie się rozmawiało o bardzo poważnych dziecięcych problemach i to wszystko było traktowane zupełnie poważnie, z szacunkiem, ze zrozumieniem. Na przykład okazji oczywiście myło się naczynia, gotowało się obiad i to właściwie takie... Przypomina mi się to. Znaczy, to muszę jednak dodać w ogóle do... Był taki moment, kiedy na samym początku, że za karę ktoś szedł do kuchni, a później było odwrotnie. Było odwrotnie, tak to pamiętam. To. Wszyscy chcieli... No Asi. Asia, przepraszam. Ja mam na imię Asia, poznałam Stefana około 3 lat temu w Stowarzyszeniu Dobrego Życia. Pamiętam, że Stefan jak mnie zobaczył, to powiedział, że widzi we mnie dużo światła i że chciałby ze mną współpracować. I od tego czasu zaczęła się nasza przyjaźń, zaczęliśmy wyjeżdżać wspólnie. Jakby pomagałam Stefanu w kuchni, rozwijałam się przy nim. Przekazał mi bardzo dużo cennego doświadczenia, które nabył w ciągu życia, za co jestem mu wdzięczna. No i po prostu każda chwila ze Stefanem była dla mnie po prostu mega wzrostem i bardzo miło spędzonym czasem. Uważam, że Stefan ma taki dar przenikliwości osób i po prostu trafiania w punkt. Jest bardzo dobrym mediatorem. Dziękuję. Nie, dalej, coś powiesz?
Cóż, ja się dopiero poznałam ze Stefanem. A jakie wrażenia? Skoro już jesteś w kadrze, dawaj. Na pewno bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że są istoty, które doszły do tej swojej najgłębszej treści i są w stanie się tą treścią dzielić z innymi i pomagać innym istotom wzrastać. I na pewno czuję w Stefanie dużą głębię i prawdziwą jakość człowieka. No i mamy tu jeszcze dwóch chłopaków, to też się przedstawcie. Tomasz. Pan Stefana poznałem 12 lat temu. Nie przypadkiem, bo jakby chciałem wyjść z tego właśnie Matrixa. I poznałem akurat w tym samym czasie Stefana i Mirko Fernandeza, świętej pamięci. No i przyjaźń trwa. To już ile lat? No, ze 12 na pewno będzie. O, to jest. Jeszcze mamy jednego rodzynka, drugiego. Ja mam na imię Lesław. Poznaliśmy się ze Stefanem stosunkowo niedawno, dosłownie chyba 2-3 miesiące temu w Gabrielni. Ja myślę, że się tak bardziej poczuliśmy, bo dużo nie rozmawialiśmy i tutaj chyba jest ta esencja tej relacji naszej. Mieliśmy okazję, to znaczy ja miałem okazję już raz wspólnie ze Stefanem gotować. To był wspaniały czas i myślę, że odbiorcy naszych darów, jakie czyniliśmy, były odbiorczynie. To było 40 kobiet. Były w niebo wzięte. Chyba nie przesadzam, Stefan. Tak było. No tak było. Tak. I to był wspaniały czas i ja bym chciał, żeby tak było i trwało. I też myślę, że bo nie mam za bardzo słów, nie wiem co powiedzieć. Myślę, że też taki czas nadchodzi, że bardziej będziemy się czuli niż mówili. Te słowa już przestają mieć znaczenie. Super. I na koniec może Stefan spuentuj nasze spotkanie. Takich to, ludzi co? Jak ty, oby było jak najwięcej na świecie. To co? Bo ja się piszę wiersze, przypomniało mi się. I powiem, ci, i powiem ci wiersz, który napisałem, który jakby odnosi się do tego, co Lesław powiedział. Każde słowo zabierze rzeczywistość. Każda myśl ucieka znaczeniu. Najważniejsze, że jesteś. No, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo jest mi miło, że mogłem z tobą w końcu nagrać ten program, bo nie było to takie łatwe. Zawsze gdzieś tam uciekałeś przede mną, nie było czasu. Tutaj teraz takie grupowe zdjęcie. Wszyscy, o jeszcze Tomek. I może dla telewizji moc naszych serc. Tomek, może jeszcze byś tu, o właśnie w tą stronę. Może coś tam, jakieś pozdrowienia przekażecie. No jakaś mantra, nie wiem. Dla telewizji, dla twojej telewizji. Wdzięczność, tak, tak, tak. Wdzięczność. I dużo wdzięczności. I jeszcze więcej. I dla ciebie, Stefan, duża wdzięczność, bo dzięki tobie świat jest dużo lepszy i mówię to absolutnie szczerze. Absolutnie szczerze. Czuję to, wiem to i tak jest. Oby więcej takich ludzi było na świecie, to szybciej znajdziemy się na nowej ziemi. W radości. Tak, radość. Tak będzie. Radości, tak, w szczęście. Tak, i zapraszamy jakby ludzi na posmakowanie kuchni Stefana na festiwal. No zawsze zapraszamy. Tym razem to może będzie Gabrielnia albo inne jakieś wydarzenie. Więc dla telewizji Moc Naszych Serc, Stefan Poprawa i jego przyjaciele. Cześć wszystkim. Cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.